Kongres Nowej Prawicy. Przeprosiłem, bo to było naprawdę przejęzyczenie z mojej. Panie prezesie, wspomniał pan przed chwilą kwestię polskiego górnictwa i rolę państwa, jaką powinno odegrać. I chciałem pana zapytać, dlaczego Ruch Narodowy wielokrotnie sprzeciwiał się prywatyzacji kopalni? Ruch Narodowy wielokrotnie, jego przedstawiciele mówili, że jest to szkodliwe dla interesu państwa polskiego. Jednak fakty troszeczkę przeczą tej teorii, ponieważ dwie sprywatyzowane kopalnie, Bogdanka i Silesia, nie wiem, czy zna pan dane z ich funkcjonowania, ale nie dość, że zwiększyły zatrudnienie i nie tak w sektorze państwowym zwiększyły liczbę pracowników biurowych, tylko zwiększyły liczbę pracowników, którzy są górnikami dołowymi, to spowodowały, nie dając takich durnych przywilejów, jakie daje państwo, spowodowało to, że górnicy nie mają ochoty wychodzić, protestować i rujnować kopalni swoimi działaniami, tylko mają ochotę po prostu ciężko pracować z tego względu, że mają udział w zyskach tej kopalni. I w takim razie, czy nie lepiej pójść drogą prywatyzacji kopalni, bo to jest dużo lepsze dla interesu Polaków, bo ci Polacy lepiej zarabiają, mają większą korzyść niż ciągnąć ten państwowy cyrk zwany interwencjonizmem w kwestii górnictwa. Najpierw sprostuję, że to nie górnicy jednak rujnują kopalnie. Rujnuje kopalnie złe zarządzanie, fatalne zarządzanie, co można było obserwować na podstawie ostatnich lat zarządzania chociażby kompanią węglową. Natomiast Ruch Narodowy nie jest przeciwny co do zasady prywatyzacji kopalń, tylko pytanie jest, w jaki sposób miałaby się odbywać ta prywatyzacja, w czyje ręce. I my na przykład proponujemy, i to jest w ogóle istota wprowadzania mechanizmów rynkowych czy prywatyzacji w Polsce, żeby tworzyć silne polskie podmioty. Dlatego my proponujemy, żeby kopalnie powiązać z polskim sektorem energetycznym, który daje sobie bardzo dobrze radę. Panie prezesie, jeszcze jedna rzecz, co jest istotne, proszę dać skończyć. To, co jest istotne, proszę pana, to jest to, żebyśmy my mieli silne przedsiębiorstwa, silne korporacje w polskich rękach. Nie jest problemem zliberalizować rynek. Problemem jest, kto na tym skorzysta. Zależy na jakich zasadach będzie się odbywać prywatyzacja. Nie wiem, czy pan wie, ilu, jak w tej chwili, prywatyzuje się kopalnię za symboliczną złotówkę, mówiąc kolokwialnie, a na przykład jest sam sprzęt w tej kopalni jest warty 300 milionów złotych. I chodzi o to, rzeczywiście, to jest problem. Mieliśmy już takie prywatyzacje, chociażby stoczni. Tak, ja jestem też przeciwny takim prywatyzacji, tylko chodzi o zasadę. Się okazywało, że więcej kasy jest w kasie niż tylko chodzi mi o to, czy nie uważa pan, że lepiej o interes Polski zadbają nawet Czesi, którzy będą zatrudniać na dobrych warunkach Polaków. Ci Polacy będą Ale dlaczego Czesi mieliby dbać o polski interes narodowy? Proszę mi to wytłumaczyć. Dbają o interes w ten sposób, że po prostu żyje się lepiej tym Polakom, którym pracują. Ja tutaj muszę powiedzieć wprost. Wolałbym pracować w czeskiej kopalni, zarabiać dużo więcej pieniędzy, płacić w Polsce więcej podatków, choćby w VAT-ie, niż pracować w polskiej kopalni państwowej, na której jest na spółkach, których żeruje 80 związków zawodowych. A ja bym wolał, żeby to była polska kopalnia dobrze zarządzana, czy w rękach państwowych, czy prywatnych. I tutaj mniejszą rolę gra to, kto tym zarządza. Większą rolę gra, jaka kultura polityczna i organizacyjna, gospodarcza panuje w danym kraju. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem ideologii w gospodarce i takich właśnie rozważań, które są wyabstrahowane od tego, jak się zarządza. Proszę państwa, w polskiej gospodarce mamy nie tylko źle zarządzane przedsiębiorstwa państwowe, mamy źle zarządzane przedsiębiorstwa prywatne również. A jak pan chce zarządzać tymi kopalniami? Dajmy spokój kopalniom. Kongres Nowej Prawicy, dziękuję. Myślę, że będzie do pana prezesa po programie kolejka, żeby uściślić. Ważna informacja dla państwa. O 19 wjeżdżam do Warszawy, więc musi się ubiec. Wiele nie będzie. Czekamy na państwa pytania do naszego gościa. Jak zwykle te same dwa adresy mailowe. mk@młodzieżkontra.pl. Jesteśmy też oczywiście na Facebooku. Facebook/Młodzież Kontra.